A naszym gościem przy telefonie jest przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. Dzień dobry panu, witam bardzo serdecznie. Witam pana i witam państwa. Ruszyły zwolnienia pracowników na lotnisku Ławica w Poznaniu. Ile osób już straciło pracę? No, trudno mi w tej chwili jakby precyzyjnie podać tą liczbę, dlatego że zarząd portu też rozmawia indywidualnie z poszczególnymi pracownikami. W takiej formule mówimy o zwolnieniach. Mhm. Jak te rozmowy indywidualne są toczone, to jest już kwestia tej osoby, pracownika i zarządu. Natomiast to, co jest istotne, a więc ewentualne te zwolnienia, które tutaj są zapowiadane w mediach, czy też szeroko komentowane, to są te zwolnienia, o których mówimy jako Związka Obcy, jeden i drugi związek oczywiście na terenie Łowicy, przypomnijmy, są dwa związki zawodowe i dwie centrale, Solidarność i Forum Związków Zawodowych. No i tutaj mamy pewne propozycje, które kierujemy nie tylko już teraz do zarządu Łowicy, ale również i do strony właścicielskiej. Spodziewamy to się zanim panie przewodniczący czasie... o tej propozycji, ja tylko przypomnę, może też, bo ta liczba nie padła, może przypomnę tylko słuchaczom, jeśli pan pozwoli, że wstępnie była mowa o tym, że 20% załogi ma stracić pracę. Tutaj, panie dyrektorze, rzeczywiście propozycje tak były jest? Różne no i właśnie. Informacje były różne. Na początku było to 17%, potem 20%, gdzieś pojawiła się też informacja, że to 40% nawet. Mhm. No, różne się pojawiły scenariusze. Natomiast, no tak jak mówię, no my tutaj czekamy na spotkanie z stroną właścicielską, a przypomnę, trzech właścicieli, Urząd Marszałkowski, Miasto Poznań i Porty Lotnicze, mówię o przedsiębiorstwie państwowym, czyli Warszawa. No i chcemy oczywiście na tym drugim już spotkaniu, bo pierwsze odbyło się, jak być może słuchacze pamiętają, 16 września. Tak, rozmawialiśmy zresztą po nim na naszej antenie. Dokładnie. Chcemy rzeczywiście na tym spotkaniu przedłożyć jako strona tutaj społeczna, związki zawodowe, reprezentujące pracowników, kompleksowe rozwiązania dotyczące Ławicy i tego problemu, który mamy, bo przecież przypomnę, Ławica to są dwa problemy. Pierwsza rzecz fundamentalna to brak oczywiście tych połączeń i lotów i to jest spadek. Przypomnijmy też słuchaczom, w ubiegłym roku prawie 2 miliony 400 pasażerów odwiedziło Ławicę. Do tej pory, do sierpnia, do września mamy tylko 500 tysięcy, więc to spadek przeogromny. I to jest jeden powód, główny powód. Zarząd informuje, że to jest jakieś 30 milionów złotych strat w tym roku tylko Ławicę. Tak, to jest w granicach około ponad 50% przychodów tutaj, około prawie 60% przychodów z tytułu oczywiście tych połączeń. I to jest jak gdyby jeden główny problem. A na dodatek to, co nazywam już roboczo gwoździem do trumny, to są te odszkodowania wynikające z obszaru ograniczonego użytkowania. No, proszę państwa, żeby to jak najszybciej wytłumaczyć, no to chodzi oczywiście o ten obszar, w którym są właściciele i mają swoje nieruchomości i z tytułu właśnie określenia tego obszaru, a przypomnę też, był on uchwalony tutaj sejmiku województwa wielkopolskiego w 2012 roku określony ten obszar ograniczonego użytkowania, no mają roszczenia prawne i te roszczenia prawne są na przeogromne pieniądze, bo to już jest ponad 100 milionów złotych wypłaconych, a kolejne dziesiątki milionów złotych wiszą nam w powietrzu i są oczywiście... No tak, tylko pytanie, czy to nie historia. Trochę za późno, prawda, dziś, żeby dzisiaj o tym akurat argumencie dyskutować, prawda? Chociaż ja rozumiem, że on jest racjonalny, że to jest zupełnie inna historia. No właśnie, no w momencie, kiedy loty były w taki normalny sposób funkcjonowały, no to powiedzmy lotnisko sobie jakoś dawało radę z tym. Aczkolwiek cały chyba nowy program musielibyśmy zrobić na temat tego, jak to wygląda w Poznaniu i w innych miejscach w Polsce. Ale już pomijając ten aspekt, dzisiaj ten element, czyli do tych odszkodowań, jest tym elementem bardzo szkodliwym, bardzo kłopotliwym, patrząc z perspektywy kondycji finansowej firmy. Rozumiem. Ja chciałem zapytać, czy państwo jako związkowcy śledzicie też poczynania zarządu i czy jeśli mówi się, że na ten moment, tak, o 20% załogi, że ma być zwolniona, to czy równie 20% dotknie tych zwolnień też pracowników, nie wiem, zarządu administracji na przykład? To bardzo śledzimy oczywiście te wszystkie rzeczy, które się dzieją na poziomie portu. Co więcej, mamy tutaj cykliczne spotkania. Ostatnie spotkanie tutaj odbyło się w ubiegłym tygodniu i dyskutowaliśmy na ten temat, więc tutaj te relacje są oczywiście dobre. No trzeba powiedzieć wprost, no tutaj rozumiemy też sytuację zarządu, bo przecież wiadoma sprawa, no jak nie ma środków, nie ma przychodów do firmy, to nikt nie jest w stanie cyknąć, przepraszam, kolokwialnie powiem palcami i wytworzyć jakieś
jakieś przychody, bo to, po prostu jest to niemożliwe. Natomiast no, szukamy wspólnie dobrego rozwiązania. A kiedy to spotkanie się odbędzie, o którym pan mówił? To spotkanie planowane jest po 18 października, czyli już za chwilę i liczymy, że to będzie taki szybki termin, czyli zaraz po 18 uda się. Dlaczego dla nas jest to ważne? Dlatego, że chcemy kompleksowo powiedzieć o rozwiązaniach, których no, każda ze stron, czyli strona właścicielska, strona zarządcza, zarząd firmy i też strona społeczna, no, poczyni pewne kroki i pewne ustępstwa, no, po to, żeby można było po prostu ratować ławicę i ratować tą sytuację, przede wszystkim sytuację finansową. My nie wiemy i nie umiemy, nikt z nas nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie, kiedy się pandemia skończy, a to tak naprawdę jest no, tutaj warunkujące przyszłość ławicy. To prawda. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Musimy niestety kończyć. Przewodniczący dziękuję Wielkopolskiej bardzo. Solidarności Jarosław Lange był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.